jedną z takich maksym, które myślę, że większość z nas bardzo dobrze zna, od której chcę zacząć, to nasze rozważanie, przyjrzenie się temu tematowi właśnie serce do serca, jest maksyma, że nikt nie jest samotną wyspą. Znamy bardzo dobrze to stwierdzenie. Myślę, że w jakiś sposób możemy zobaczyć skutki tego stwierdzenia też w naszym życiu. W jakim sensie? W takim sensie, że nikt z nas nie chce funkcjonować jako osoba całkowicie samotna. To jest tak ważne, że wkładamy nieraz bardzo dużo wysiłku w to, aby taka sytuacja nie miała miejsca, abym nie czuł się samotny. Wkładamy dużo wysiłku w to, aby tworzyć różnego rodzaju relacje. Mało tego, psychologia mówi o tym, że wiele sytuacji, chorób, depresji, takiego doświadczenia, braku sensu życia rodzi się właśnie z tego, że człowiek czuje się samotny i opuszczony. Że gdzieś w pewnym momencie uświadamia sobie, że przy mnie nie ma nikogo. Że tak naprawdę nie ma żadnej głębokiej relacji. I ta sytuacja, ta prawda rodzi czasami bardzo, tak jak wskazuje właśnie psychologia, bardzo dramatyczne skutki w życiu człowieka. Na bazie tego możemy stwierdzić, potrzebujemy relacji. Każdy z nas pragnie i potrzebuje relacji. I ta prawda wcale jakby nie powinna nas w tym sensie zaskakiwać, i że ten, który nas stworzył, Bóg, żyje w relacji. Bóg żyje w relacji Trójcy. Relacji bardzo głębokiej i nieskończonej miłości, jaka łączy Ojca, Syna i Ducha Świętego. Bóg żyje w relacji. Bóg stwarza nas z miłości i stwarza nas do relacji. A więc to doświadczenie, które gdzieś tak po ludzku możemy zobaczyć, doświadczać, doświadczenie rodzące się wtedy, gdy doświadczamy właśnie pustki i samotności, sprzeciwia się temu, do czego zostaliśmy wezwani i zaproszeni. Sprzeciwia się temu dobremu pragnieniu, które Bóg w nas pisał. Pragnienie drugiej osoby, pragnienie relacji. Patrząc jakby na kwestię właśnie relacji, tego jak bardzo ich potrzebujemy, możemy zobaczyć, że w jakiś sposób ta potrzeba relacji powoduje też, czy relacje są dla nas ogromną szansą. Szansą na rozwój, szansą na poznawanie czasami mniej lub bardziej wygodnej prawdy o mnie, bo od innych usłyszę to, co rzeczywiście jest obecne w moim życiu. Gdzieś przez relacje mogę wzrastać, przez relacje mogę się rozwijać w różnych aspektach mojego życia. Relacje są ogromną szansą właśnie też i dla mnie na rozwój. Chcemy zobaczyć najpierw pewne sytuacje, które są niewłaściwe w budowaniu relacji. Na pewno nie jest to dobre budowanie relacji na siłę. Czyli w jakiś sposób wymuszanie na drugiej osobie tą relację, której gdzieś ja chcę. Na pewno niewłaściwe jest w tym wyjściu do drugiego człowieka nieposzanowanie jego odrębnego spojrzenia na pewne kwestie. Być może drugi człowiek ma inne zdanie na pewne tematy. I w budowaniu relacji jest ogromnie ważne to, abym to uszanował. Przyjął fakt, że ktoś inaczej może widzieć pewne rzeczy. Nie da się budować relacji również w sytuacji, jeżeli ktoś tak naprawdę nie słucha drugiego człowieka. Nie jest w stanie usłyszeć tej prawdy, którą on wyraża. Bracia i siostry, jak często pojawia się taka myśl też w nas, że ktoś niby poświęca nam uwagę, ale tak naprawdę nas nie słucha. Tak naprawdę i czujemy to bardzo mocno. I wiemy, że jak trudno jest budować relacje wtedy,
gdy doświadczamy tej postawy niesłuchania nas, nieprzyjęcia tej prawdy, którą przekazujemy drugiej osobie. Relacje potrzebują, czy niewłaściwe jest to, jeżeli nie przyjmuję drugiej osoby w jej różności. To, co już powiedziałem, w różnym spojrzeniu na pewne rzeczy, ale także w przyjęciu, czy właściwie niewłaściwe byłoby to właśnie nieprzyjęcie innych cech charakteru, innych jakichś uwarunkowań i tak dalej, różnych spraw, które w jakiś sposób wpływają na życie człowieka. Bardzo ważne jest również to, aby nie narzucać innym swojego zdania. Oczywiście dyskusja ma zawsze rozwijać relacje, ale w relacji nie wolno nam nie szanować wolności i godności drugiej osoby. Nie wolno w naszej postawie niszczyć wolności i godności drugiej osoby, bo gdzieś nasze takie podejście będzie zawsze sytuacją, która nie tyle nic nie buduje, co jeszcze, jak czasami możemy to doświadczać w niektórych relacjach w naszym życiu, bardziej czujemy się zniszczeni. Gdzieś zostaniemy poranieni, jeżeli ktoś nie szanuje naszej wolności, jeżeli ktoś nie poszanuje naszej godności w relacji. Relacja, prawdziwa relacja, której pragniemy, nie może być też oparta na lęku. Nie może być też oparta na różnej formie, to właściwie już wynikało z poszanowania wolności i godności, ranienia siebie nawzajem. I te różne sytuacje niewłaściwe, o których wspomniałem, często powodują, że człowiek się zamyka, że człowiek się izoluje na relacje. Czy w związku z tym gaśnie to pragnienie relacji? Nie. Dalej w sercu jest pragnienie relacji, ale to jest trochę tak jak kwiat, który w niesprzyjających warunkach natury, niesprzyjających dla jego rozwoju i tak dalej, aby nie doświadczać tych niesprzyjających warunków, zamyka się. Zamyka się, aby te negatywne warunki, w których przyszło mu funkcjonować, naturalne, biologiczne i tak dalej, nie wpływały na niego destrukcyjnie. Człowiek zamyka się wtedy, aby nie doświadczać wynikających z relacji. Ale dalej relacje pozostają głęboką potrzebą jego serca. Chcemy teraz zobaczyć te dwa serca, o których wspomniałem na początku naszej liturgii. Najświętsze serce Jezusa i niepokalane serce Maryi. Bracie i siostro, serce Boga jest przepełnione miłością. Serce Boga jest przepełnione tak wielką miłością, że On, Bóg, staje przed nami, czekając na nas i na to, abyśmy zdecydowali się budować relacje z Nim. Bóg staje przed nami w pozycji otwartych rąk. I wiemy, że jakby taka pozycja sprawia, że czasami tak często go ranimy przez naszą postawę, grzechy i tak dalej. Ale zbyt cenni jesteśmy dla Boga. Zbyt ważna jest jakby ta postawa wyjścia Jego miłości do nas, że jakby to staje się nawet ważniejsze niż to czasami odrzucenie, które Bóg doświadcza z naszej strony. Bóg jest otwarty, nie zamyka się na relacje, nie stawia jakichkolwiek barier. Bóg, czy relacja, jaką Bóg, do jakiej Bóg nas zaprasza, przed którą staje przed nami, jest relacja miłości, czyli dobra, jakie Bóg pragnie dla nas. Wiemy, że Jezus Chrystus tak bardzo jest zatroskany o nas. Doświadczamy tego bardzo często, gdy Go przyjmujemy, że daje nam siebie. To jest właśnie taka nauka najpiękniejszego budowania relacji.
Miłość jako pragnienie dobra. Miłość jako dawanie siebie. Zobacz, bracie i siostro, Bóg przede mną ani przed tobą nie stawia sytuacji takiej, w której mówi: jeśli będziesz odpowiednio dobry, jeśli zasłużysz przez swoją postawę, to wtedy i tak dalej, jak często my budujemy nasze relacje. Bóg staje w zupełnie innej postawie, otwartości, gotowości dawania siebie bez końca. I w tym wypełnia się Jego miłość. I zobaczcie, bracia i siostry, wiele przykładów na to mamy w Ewangelii, ale także ta Ewangelia, którą słyszeliśmy dzisiaj. Gdy Jezus Chrystus odpowiada na potrzebę człowieka, dając wino, bardzo ważny element wesela żydowskiego, bardzo ważny element ówczesnej kultury, byłby to wielki wstyd, wielka, powiedzielibyśmy, swoista trauma nawet, żeby tego wina na weselu zabrakło. Tak w owym czasie taki był to element owej kultury. I zobaczcie, Jezus realizuje tą sytuację, odpowiadając na tą potrzebę. Czyni to w sposób, powiedzielibyśmy, dyskretny i manifestuje tego wprost. I co najważniejsze, daje w obfitości, bo też te stągwie to były naczynia po 100 litrów, a więc to było 600 litrów. Daje w obfitości i daje w najlepszej jakości. W tak wspaniałej jakości, że nawet starosta stwierdza, że dobre wino jakby smakuje dopiero teraz. Że dopiero teraz jest to właśnie dobre wino. Takiej postawy uczy nas Jezus. Taką postawę daje nam dzisiaj Bóg, który właśnie w ten sposób buduje relacje z nami. Patrząc na tą, która całkowicie była Bogu oddana, patrząc na Maryję, patrząc na jej serce, serce, które troszczy się o nas nieustannie, myślę, że wielu z nas mogłoby mówić o tym, dając świadectwo opieki i wstawiennictwa Maryi w swoim życiu. Może byśmy świadkami jakichś cudów, jakie Maryja też wyprosiła dla nas. Otóż właśnie to jest to budowanie relacji opartej na wielkiej miłości, trosce, też wyrozumiałości wobec swoich dzieci, przyjęcia też tej sytuacji czasami trudnych. Maryja uczy nas właśnie takiej wielkiej otwartości na każdego. Otwartości, którą przepełnia troska i miłość. I jeśli spróbujemy zastanowić się, skąd wynika taka postawa u niej, to bez wątpienia możemy stwierdzić, że taka forma budowania relacji u Maryi wynika właśnie z wierności wobec Boga, trwania w Bogu i słuchania Go. To trwanie w Bogu, to zbliżanie się do Boga staje się szansą zatem, i widzimy to bardzo pięknie na przykładzie Maryi, szansą na przemianę relacji, aby one stawały się coraz bardziej piękne, aby one stawały się coraz bardziej takie, do jakich relacji zaprasza nas sam Bóg i jak On buduje relacje z nami. Bez wątpienia te piękne słowa, które słuchamy, trzeba też, żeby powiedzieć, że kształtowanie relacji będzie związane z walką. Kształtowanie relacji w moim i twoim życiu, jeżeli rzeczywiście będziesz chciał je kształtować jako piękne i dobre, na wzór tych relacji, o których dzisiaj mówimy, będzie związane z walką. Dlaczego? Bo trzeba będzie przeciwstawić się temu, co nas dzieli. Przeciwstawić się temu, co buduje rozłam, co niszczy relacje. Trzeba będzie przeciwstawić się, chcąc budować prawdziwe relacje i piękne, egoizmowi, który zamyka ciebie i mnie na drugiego człowieka, który sprawia, że zamiast wyjść do drugiego człowieka, myślisz o tym, co dla mnie wygodne, co dla mnie jest dobre.
Chcąc budować relacje prawdziwe i piękne, trzeba przeciwstawić się pysze. Pysze, która powoduje, że zamiast właśnie wyjść do drugiego człowieka, koncentruję się w jakiś sposób, czy wywyższam siebie. To on ma przyjść do mnie. To ja jestem tym ważniejszym w tej relacji. I zobaczcie, bracia i siostry, jak dwie strony relacji tak pomyślą, to spotkanie nie nastąpi nigdy, bo obie strony będą oczekiwały, aż ta druga przyjdzie najpierw. Budowanie relacji jest mocno utrudnione w takiej sytuacji. Kolejną postawą, którą trzeba będzie się przeciwstawić w budowaniu relacji, jest różnego rodzaju lenistwo, które zawsze staje się dla nas taką postawą, w której nie chcemy słuchać. Nie chcemy słuchać drugiego człowieka. Wygodniej jest czasem, dużo wygodniej, zająć się czymś innym, może bardziej przyjemnym, niż słuchanie w tym momencie drugiego, niż czynienie dobra dla niego, niż bycie z nim. Jeden z moich starszych współbraci powiedział kiedyś, że budowanie, odnosiło się to do relacji braterskich, ale myślę, że odnosi się do każdych relacji, że czasami potrzeba, on to określił, stracić czas i być z bratem. Choć w głowie, on tak powiedział, może być dużo ciekawszych pomysłów, jak można zrealizować ów czas, to stwierdził on, że to strata czasu, w cudzysłowie, przez bycie z bratem będzie szansą na budowanie prawdziwych relacji. Czyli ta gotowość poświęcenia w jakiś sposób tego, co moje, co być może dla mnie byłoby wygodniejsze w danym momencie, na rzecz tego drugiego człowieka. Otwiera mnie na niego. A więc mógłbym mówić dalej o tym, czemu trzeba się przeciwstawić. Mówiąc najkrócej, trzeba przeciwstawić się grzechowi. I dlatego, bracie i siostro, to Bóg jest tym, który pokazuje nam właśnie, jak dobrze budować relacje. Z jednej strony daje nam wzór. Daje nam wzór, gdy staje przed nami i pokazuje, jak On buduje relacje ze mną. Z drugiej strony daje mi wskazówki, czemu przeciwdziałać, aby relacje w moim życiu, prawdziwe relacje, dobre relacje, piękne relacje, były właśnie na wzór tej relacji, jaką On buduje ze mną. Bracie i siostro, to, co jest też bardzo ważne w tym kształtowaniu relacji prawdziwych i pięknych, jest również to, że Bóg przychodzi, tak jak w każdej innej rzeczy, tak i w tym, przychodzi z pomocą mojej i Twojej słabości. Bóg chce przemieniać nasze serce. Być może doświadczyłeś tego w różnych innych sytuacjach Twojego życia. I dziś, gdy mówimy o relacjach, chcę powiedzieć, że tak, Bóg jest w stanie przemieniać moje i Twoje serce. Również w kontekście budowania relacji, takich, jakie są relacjami na Jego wzór. Ważne, abym pozwolił Mu działać. Ważne, abym chciał, rzeczywiście chciał kształtować swoje relacje na ten wzór, który On mi proponuje. Pamiętając o tym, że tylko takie relacje dadzą rzeczywiście doświadczenie prawdziwego szczęścia. Że tylko takie relacje będą relacjami rzeczywiście doświadczania głębokiej, prawdziwej miłości. Także zachęcam nas wszystkich dzisiaj właśnie na to otwarcie się na Bożą łaskę, na Boże działanie. Jeżeli, bracie i siostro, jeżeli może też widzisz dzisiaj jakąś relację, którą szczególnie trudno Ci budować, która może jakoś szczególnie jest dla Ciebie trudna, to proś dziś Jezusa, aby przemieniał Twoje serce, aby uzdalniał Cię do nadania nowego kształtu tej relacji. Być może zmagasz się o to już długi czas. Przyjdź dziś do Jezusa.
przyjdź z ufnością, że On naprawdę może przemienić tą relację, która jest być może właśnie trudną bardzo relacją Twojego życia. Być może są jakieś inne relacje, może relacje, które doświadczamy jako pewnej formy głębokiego też ranienia, relacje, które nas zamykają na inne relacje. Chcielibyśmy prosić o to, aby Bóg dziś to przemieniał, aby nas dotykał swoją miłością i aby rzeczywiście to Jego działanie sprawiało, że nasze relacje będą coraz bardziej na wzór tej relacji, jaką On nam pokazuje i jaką buduje z nami. Amen.